Trochę pogoda nam spłatała figla i niestety śniegu nam napadało w niektórych miejscach nawet po kolana, ale otrzymaliśmy do testu właśnie Actrosa, silnik 12,8 litra, wersja 1848 i Edition 2, wersja limitowana. 400 sztuk tylko tych egzemplarzy powstało w specjalnym wykończeniu. Tak jak widać z zewnątrz, ta gwiazda środkowa jest podświetlana. Tego teraz nie widać, ale w momencie, kiedy światła się uruchomi, ta gwiazda jest podświetlana. Specjalne owiewki w tej wersji, grill w kolorze nadwozia, lakier taki bardzo interesujący. Ja bym nazwał ten kolor gwiezdną szarością. I co więcej, owiewka w tej wersji z halogenami, jak widać, lusterka, zamiast lusterek kamery oczywiście. Co jeszcze? Felgi czarne, niestety podczas trasy nam się trochę zabrudziły. Ale jeszcze oprócz tego osłony zbiorników paliwa, te na bokach mają też taki bardzo fajny, szary kolor. Również to jest ten kolor nadwozia z takimi gwiazdkami Mercedesa zdobionymi i jeszcze dodatkowo z takimi skrzelami. Chodź tutaj kamera ze mną bliżej, nie bój się podejść, bo kamera lubi ruch. Chodź. Stopnie ze stali szlachetnej. Tutaj spróbuję to doczyścić albo i nie. Nie wiem, czy te gwiazdeczki widać. To jest całe mnóstwo tak gwiazdeczkami ozdobione. A z drugiej strony, zapraszam kamerę z drugiej strony. No niestety to całe, ten cały tył mamy zaśnieżony, niestety, kurczę, no pogoda nam spłatała takiego psikusa, że niestety odśnieżać to ręcznie, to ja dziękuję. Dobra, i tutaj mamy te skrzela, takie rekinie, rybie, skrzela i oprócz tego specjalny wydech zdobiony, tak jak widać. Wszystko jest ładnie, pięknie ozdobione. I co jeszcze, no co, więcej to w środku tych zmian. Muszę jeszcze dopytać producenta, kto przygotowywał tą wersję do ozdobienia, bo tutaj widzę, sygnowane jest to czyimś nazwiskiem. Chyba, że to jest nazwisko. Ha. Teraz to ja już wiem. Daimler. No wiadomo, a Mercedes to Daimler. Jak spojrzycie na zwykłą wersję Mercedesa Actrosa, no to on ma ten grill. Czarny plastik, fantastik, a tutaj mamy to polakierowane. Gwiazda jest ładniuchna, w zwykłej wersji tu jest ta gwiazda srebrna i na czarnym tle, a tutaj mamy w pięknym takim, ten krążek świeci się w momencie, kiedy włączymy światła. Ta gwiazda jest, no tak, nie jest to może szlachetny metal, bo to nie jest metal, ale starannie polakierowana gwiazda takim lakierem, który robi efekt wow. Dobra, a teraz pójdziemy do kabiny i... Aha, i jeszcze. Kamera, chodź ze mną tutaj. To jeszcze trzeba o tym opowiedzieć. Proszę bardzo. Jest to kabina Giga Space. Wysoka. Łącznie 5 stopni na górę. Stopnie pokryte stalą szlachetną. Pokaż, przybliż. Sygnowanym marką Mercedes, jak widać. Wszystko dedykowane do tego modelu. Tu mamy oznaczenie wersji Edition, która jest podświetlana. No i co? I teraz możemy wdrapać się na górę i pokazać, co ta wersja Edition 2 oferuje kierowcy. Jest to salonka na pewno. Nie ma obok tradycyjnego fotela pasażera, tylko jest salonka, o czym za chwilę opowiem. Tymczasem wdrapuję się na górę. Zamknę drzwi, żeby nikt z zewnątrz, jakieś dźwięki nam nie przeszkadzały. Wygodna pozycja za kierownicą. Już podpompowuję sobie fotel. Kierownicę regulujemy w kilku płaszczyznach, czyli można przyjąć bardzo wygodną pozycję do prowadzenia. Fotele standardowo mają podłokietniki. O! Czego mi brakuje? Brakuje mi tego, żeby ten podłokietnik był obszyty jakąś
taką ekskluzywną skórą, jak na przykład jest obszyta deska rozdzielcza, bo ona tutaj od wierzchu jest obszyta skórą. Tu mamy okleinę, która przypomina strukturą włókno węglowe, lakierowane. No ale to mi bardzo przeszkadza, bo samo wnętrze wygląda bardzo luksusowo. Nie ma tu oczywiście tapicerki skórzanej, jeżeli chodzi o fotele, ale jest, są welury. Fotel jest welurowy. O, wygodna pozycja za kierownicą. Składamy, chowamy, jak tam kto woli. Nie ma tutaj już, tak jak w większości Mercedesów, tradycyjnych zegarów nie uwidzicie. Ja pozwolę sobie tylko na odpalenie. Są dwa tablety. Na tabletach są informacje wyświetlane. Mamy tablety, informacje, tak jak widać, zasięg AdBlue. Tutaj po prawej stronie mamy kolejny tablet, na którym informacje z nawigacji są wyświetlane, informacje ustawienia klimatyzacją, ustawienia samochodu, informacje ogólne. Tu mamy dostęp do telefonu, wybieramy sobie nośniki muzyczne, czy to ma być radio, czy to ma być Bluetooth, podgłaśniamy ręcznie. No i tyle. Na kierownicy te przyciski, które są głównie potrzebne, czyli głośność, sterowanie niektórymi multimediami, jeżeli chodzi o system, telefonem, z lewej strony mamy sterowanie tempomatem. No i tyle, tak to wygląda, jeżeli chodzi o część pracy kierowcy. Dobra, to teraz tak. Wyłączam silnik, żeby nam nie hałasował. Mamy co? Mamy co? Wersja Edition 2 ma coś takiego jak łóżko o szerokości 90 cm. Rozkłada się bardzo łatwo. Proszę bardzo. Cyk. No i możemy, nie wiem, nawet dziewczynę sobie w trasę wziąć i tutaj z dziewczyną spać na tej 90. A kto komu zabroni? Dobra, składamy też łatwo, do góry, poszło i tyle. Ale mamy jeszcze kolejne łóżko, czyli tutaj. Za chwilę je pokażę, jak operator przejdzie na tą stronę. Na razie pokażę, co tutaj mamy. Pudełko nie jest w standardzie, bo to jest dron. Dobra, dostęp do schowka. Dostęp do schowka mamy zarówno tutaj, od strony kabiny, jak i od zewnątrz kabiny. Mamy tutaj też lodówkę, w którą bez problemu pomieścimy sobie nasze ulubione jedzenie, które potrzebuje niestety chłodzenia. O, tutaj już operator schował sobie paluszki, soki i inne rzeczy, żeby mu się chłodziły. A co niektórzy chowają? Zimne piwko. Dobra, to teraz przechodzimy na tę stronę. A jeszcze jedna rzecz, jeszcze muszę powiedzieć, że tak, tu są półeczki, schoweczki, z których kierowca może korzystać podczas postojów. Nagłośnienie mamy i tutaj głośniki, i z przodu głośniki. Natomiast tutaj w tej skrzyneczce, w tym schowku jeszcze jest ukryty subwoofer, dzięki czemu no, mamy dostęp do bardzo wysokiej jakości muzyki. Nad ramami też mamy schowki. A, jeszcze o jednych schowkach muszę powiedzieć. Tutaj, te nad kabiną są bardzo pojemne. No ale to tak jak w tych ciężarówkach bywa, że te na trzybiu schowki, one muszą być dosyć głębokie. Tu spokojnie możemy sobie zainstalować mikrofalówkę. Jest na to miejsce. Możemy pozbyć się tej jednej półeczki i wtedy mikrofalówka nam tutaj wejdzie. W trasy możemy sobie śmigać. Tutaj kolejne miejsce na szpargały i tutaj jeszcze jedno miejsce na szpargały. To tyle. Tu jeszcze mamy półeczki na dokumenty, ewentualnie też jakieś tam drobiazgi. Tu wiadomo, sterowanie zarówno roletą, która nam się do pewnego momentu wychyla i osłania przed słońcem. Tu mamy jeszcze z jednej i z drugiej strony coś takiego jak osłonę przeciwsłoneczną. Dzięki czemu w momencie, kiedy jedziemy i z boku słońce świeci, no to ona świetnie zdaje egzamin, bo nas chroni nasze oczy przed tym, żebyśmy nie byli rażeni. Mamy salonkę. Tylko jedna rzecz, która zwróciła od razu moją uwagę. Chodzi o to, że w momencie, kiedy ja usiądę tutaj, znaczy tak,
Świetna sprawa to jest salonka w ogóle, bo wygodnie można sobie usiąść. Tam nad drzwiami kierowcy można zainstalować sobie telewizor. Można sobie oglądać wygodnie, przyjemnie. Tutaj mamy coś takiego jak stolik do spożywania posiłków. Proszę bardzo. Do tego mamy tutaj też na duży napój, ewentualnie jakieś inne sprawunki związane z jedzeniem. W każdym razie możemy sobie tutaj wygodnie siedzieć i spożywać posiłki. Ale jest jeszcze coś, bo zawsze do czegoś można się przyczepić. To nie jest tak, że samochody są idealne. Załóżmy, że jadę w trasę jako pasażer. To co? Zapinam pas. Jeśli tutaj mi ta ręka jakoś tam mogę ją oprzeć, to jest fajnie, ale brakuje mi oparcia na tą rękę. Mogę sobie oczywiście ten stolik rozwinąć, tylko on będzie nam gibać się w trakcie jazdy, tak? Więc no to tak sobie powiem szczerze. Więc tutaj zdecydowanie brakuje tego podłokietnika w tym fotelu. I co jeszcze? Proszę spojrzeć tylko na to. Tu jest ukryty stolik, który sobie, co ważne, ten stolik jest wykonany z metalu, co bardzo rzadko zdarza się. Często plastik jest do takich rzeczy wykorzystywany, ale tutaj mamy stolik taki metalowy, na którym możemy sobie laptopa usadowić. I co? To, co zwróciło moją uwagę, to to, że muszę na końcówce siedziska tego siedzieć, żeby swobodnie korzystać z tego, czy nie wiem, czy nawet posiłek spożywać, czy dokumenty wypełniać, czy cokolwiek robić, to muszę na końcu tego siedziska siedzieć, bo w momencie, kiedy cofnę się całkowicie, to już niestety, ale moje ronie, mimo że są długie, to i tak nie sięgają do tego. Interesująca jest kolorystyka tego wnętrza, czyli brąz połączony, brąz, może taki bardziej beżowy kolor połączony z czernią. Wygląda to fajnie. Ta deska, która jest obszyta skórą nap, do tego mamy tutaj listwy, które przypominają, to jest taka w zasadzie imitacja włókna węglowego, ale wygląda to interesująco. Co więcej, mamy coś takiego jak, proszę bardzo, ciągniemy za sznureczek, składamy oparcie i w tym momencie, ja jeszcze to pokażę, drona schowam i możemy w tym momencie rozłożyć sobie łóżko. Łóżko odbezpieczamy za pomocą klamerek. O. I mamy dostęp do łóżka. O. Żeby rozłożyć to łóżko, to niestety, ale musimy przesunąć fotel kierowcy do przodu, bo inaczej tego łóżka nie rozłożymy. Czyli jeszcze raz rozkładamy i proszę zobaczyć. O. Mamy fajny materacyk. Bardzo komfortowy. O, jak? O. I tutaj sobie możemy tak usiąść i jeżeli tam telewizor zainstalujemy, no to całkiem fajnie, całkiem przyjemnie można sobie wypoczywać po długiej trasie, aczkolwiek wolałbym chyba to łóżko 90 cm szerokości i spać na górze. Przyjemniej. Do tego uruchamiam sobie jeszcze oświetlenie ambiente w różnych kolorach. Można nastrój stworzyć, zwłaszcza gdy jest się z dziewczyną w trasie, no to przyjemnie tak, prawda? Lampeczka wina na wieczór, dlaczego nie? Wersja Edition ma też zasłonki, które od wewnątrz są na takiej szarej, kolor szary materiału z gwiazdami mercedesowskimi, a ci, co są na zewnątrz, to widzą te gwiazdy mercedesowskie na czarnym tle, tak jak tutaj. Bardzo interesujące. Co? To już mówiłem o tym, że ta ciężarówka jest pozbawiona tradycyjnych lusterek. Są kamery i wyświetlacze. Ja jestem jednak zwolennikiem tradycji. Kamery super fajnie, bo dają nam bardzo dobrą widoczność, ale przecież zwykłe lusterka też nam dają tę dobrą widoczność. Są plusy i minusy lusterek elektronicznych, a lusterek tradycyjnych. Bo na przykład jeśli ja sobie siedzę i spożywam posiłek,
To bardzo często lubię sobie zerknąć w lusterka tradycyjne, czy mi ktoś przy samochodzie nie kręci się i nie próbuje czegoś zajumać. No a tutaj jak na postoju lusterka nam się wygaszą, to musimy wykonać jakiś ruch, czyli aktywować lusterka, żeby nam podświetliły to, co się dzieje na zewnątrz. A ja lubię sobie siedzieć i patrzeć w lusterka tradycyjne i obserwować otoczenie samochodu. No, taki mam odruch jako kierowca. W desce rozdzielczej mamy dwa gniazda USB typu C, dwa gniazda zapalniczkowe 24 V, ale jest też, uwaga, jedno gniazdo 12 V tutaj przy siedzeniu pasażera. Co można powiedzieć o Actrosie Edition 2? No, chciałoby się tą ciężarówką jeździć, bo jest naprawdę solidnie wykończona. No jeszcze ta skóra tutaj jest na boczku, na łapce. A sterowanie światłem do czytania książek pasażer sobie steruje stąd. To aktywowanie lusterek za pomocą przycisku. O, i właśnie się aktywowały lusterka. Czyli może, trzeba kliknąć, wykonać czynność, żeby lusterka się aktywowały i wtedy widzimy, co się dzieje w otoczeniu samochodu. Ale to wymaga od nas tej czynności, czyli kliknięcia, aktywowania lusterek na postoju. To jest takie, no, to jest takie trochę uciążliwe, ale okej. W każdym bądź razie zaletą takich lusterek elektronicznych, typu, czyli kamer i tych wyświetlaczy, jest to, że pasażera, którego zabieracie, on też widzi to, co widzi kierowca. Bo to, co jest wyświetlane na zewnątrz, to, co jest w lusterkach wyświetlane, to jest widoczne także dla pasażera, zarówno w tym lusterku, jak i w tym lusterku. Wiem, że to niektórym kierowcom może przeszkadzać, że mi się pasażer wcina w robotę i mówi, jak cofasz, chłopie, nie? I jeszcze jedna rzecz, jak już raz są ustawione, to są ustawione pod każdego kierowcę. Czyli tak to wygląda. Że generalnie, niezależnie od tego, jakiego wzrostu kierowca usiądzie za kierownicę, to ten widok cały czas jest praktycznie taki sam. Nie trzeba już regulować lusterkami, bo cały czas widzimy to, co ma być widoczne. Taka zaleta. Kabina generalnie jest w sam raz do mieszkania. Kto skosztował raz Mercedesa, będzie chciał do niego wrócić. Może niekoniecznie salonka. Salonka niekoniecznie każdemu będzie pasować. Mi nie do końca. Ja wolę jednak fotel pasażera, więcej miejsca, bo z uwagi na to, że jest narożny fotel zamontowany, to nie ma możliwości skorzystania ze schowka, który znajduje się tutaj zazwyczaj. A to jest spora przestrzeń do tego, żeby mieć się gdzie podziać ze swoimi rzeczami podczas dalekich tras, tak? Ruszacie 2-3 tygodnie w trasę i musicie gdzieś te rzeczy upchnąć, więc to siedzenie zabiera całą tą przestrzeń tutaj na wasz bagaż dodatkowy, który moglibyście mieć. To tyle. Generalnie więcej nie ma do czego się przyczepiać. Jest ok. Dzięki, do zobaczenia. Subskrybujcie nasz kanał. Bye. Szerokości.